Pozdrawiam wszystkich ciepło, słonecznie, milutko, cieplutko. Mam nadzieję, że jest Wam bardzo ciepło, gdzie jesteście, od serca. Od serca do serca łączycie się ze wszystkimi. Jesteśmy spontanicznie. I jest mi oczywiście bardzo, bardzo przyjemnie, bo jestem tutaj z Sikim. Sikim z Teksasu. Witaj, Ziggy. Cześć, witaj, Joasiu. Mnie tym bardziej przyjemnie, bo nasze rozmowy są zawsze sympatyczne, ale ja Ci powiem, że w moim miejscu dzisiaj się ochłodziło. Wczoraj pracowałem na zewnątrz i miałem temperaturę 27 stopni Celsjusza. Prawdziwy upał. A dzisiaj, słuchaj, zaledwie, ile patrzę tutaj na termometr w komputerze, no jest 9 stopni. Więc... 9 stopni, ale wiesz co? To tyle, co u nas. My to uważamy, że jest ciepło, jak jest 9 stopni w styczniu. Ale ja się pocieszam, że to tylko dziś, jutro już trochę cieplej, a w niedzielę znowu gorąco. Czyli teksaska wiosna przyszła. Ja sobie powiem Ci, że zrobiłem taką fajną przerwę od nagrywania, bo... Czekaj, Sejla, pierwsza! Sejla Polanis. Dzwoni do mnie Ela Krajewska, ale jej tylko odpiszę, dobra? Dobrze, oczywiście, że tak. Przepraszam Was, widzowie. Jeszcze poczekamy oczywiście, bo jesteśmy bardzo spontanicznie. My zawsze z Ziggym wskakujemy spontanicznie, dlatego że energia zakręca. I to jest ten moment. No to pogody już omówiliśmy, słuchajcie. Jest, wszędzie jest dobrze, tak jak ma być, nie? Tak, tak. Znaczy, to wiadomo, no, ogrzewania włączamy czasami. Tak, ja mam dzisiaj tutaj kaloryfer włączony. No i ja też, przyznam się, że dzisiaj też. Także jak zacznę ziewać, to kaloryfera. Bo ja zawsze ziewam wtedy. A tak nie włączę, po prostu otwieram zawsze, jest minus ileś stopni, otwieram szeroko na noc okno, a co? Ale dzisiaj, zanim weszliśmy właśnie z Ziggy na wizję, tyle rzeczy się dzieje, chcemy o tym porozmawiać. To jest, że tak powiem, ciąg dalszy, to jest kolejny epizod reakcji ludzkich i podziału ludzkości, która trwa i ty zaraz o tym też opowiesz. Może zacznijmy od tego, od tych badań, które ostatnio... Ja bym zaczął od tego, że ja 3 lata temu, właściwie to przed początkiem pandemii jeszcze, napisałem artykuł na mojej stronie stealingair.com o podziale cywilizacji na dwie części. Ja to tak wtedy czułem, nie wiedząc jeszcze, że przyjdzie ta celebrytka, a potem zrobiłem takie uzupełnienie do tego artykułu, jakby przewidując, co się może wydarzyć. No i słuchaj, w moich tam najśmielszych oczekiwaniach, bo nie marzeniach, tylko oczekiwaniach, nie myślałem, że to pójdzie aż tak daleko. Ale idzie bardzo daleko. Idzie bardzo daleko. Tak, jeśli ludzi się poróżnia do takiego stopnia, że oczywiście też na czatach ludzie zaczynają się kłócić, zupełnie bez potrzeby. Na szczęście nie na wszystkich. O tym dzisiaj chcemy powiedzieć, nie? Żeby, to jest żeby... coraz lepiej. Tak. I to zupełnie bez sensu. Tak, żebyśmy na to uważali, bo skąd się biorą takie reakcje? No, ja opowiem za chwileczkę o badaniach, do których dotarłem i o filmie, który już zamieściłem na Netify, ale zanim to powiem, to muszę powiedzieć, że koniec roku, końcówka roku, ja miałem fantastyczny w ogóle tamten rok, a już taki zupełnie fajny, wiesz, od września do końca roku, naprawdę wszystko płynęło. I zrobiłem sobie pod koniec tego roku taki lekki odpoczynek, bo nagrałem więcej filmów i potem tamte filmy tylko się uruchamiały, ja odpoczywałem, ale początek roku mam dość intensywny, dużo pracy. I to nie tylko ta praca online, ale tam strony internetowe, coraz więcej tych zamówień, jednocześnie mój ogródek, coś tam trzeba porobić przy domu, więc bardzo intensywnie. Ale też powiem Ci, Joasiu, że zauważam taką intensywność wszędzie. Być może, że moja intensywność wynika właśnie z tego, że przestrzeń nas tak przymusza do takiej intensywności. Ja potwierdzam. Tak? Też mam tak. Bo ty za chwilę się wybierasz już gdzieś tam daleko. Będzie o tym, ale ja na przykład miałam ostatnio bardzo dużo zwrotów, paczek i ludzie czekają na książki. I zaskoczona byłam, bo ja wysyłam z pocztą, że tak powiem, od zawsze wysyłamy, ile tu mieszkam, ponad 10 lat i nigdy nie miałam zwrotów.
i zaczęło się od zwrotów, a zawsze a teraz tak masz ich dużo. Coś się zmieniło, jak się to pisze, także tutaj mi jeden pan z Turcji bardzo pomógł, że nie musiałam za wszystko płacić, poczta odmówiła pomocy, no w ogóle no cuda wianki nie widzę się działy, także sporo spędziłam czasu nad tym i zawsze styczeń na przykład jest bardzo intensywny, pozytywnie też intensywny, ale ten czas cały czas przyspiesza, czy właśnie to przebiegunowanie, wszystko co na nas wpływa. I jest, nie ale, wiem, czy czujesz właśnie tą presję taką troszeczkę. Tak, ale wiesz co, z tym pozytywnie takim intensywnym, to ja bym tutaj takie zastrzeżenie zrobił, bo zgadzam się z tobą. Nie przesadzał. Nie, natomiast wiesz, on jest pozytywny, natomiast nasz odbiór, jeśli my się dostroimy do tej pozytywności, to będzie bardzo pozytywny, ale jeśli się nie dostroimy, to może być negatywny, może w nas uderzyć, nie? I to jest to, co ja obserwuję i to, co ci chciałem powiedzieć, że mamy w tej intensywności też wiele takich reakcji. Ja nazwałem je takimi reakcjami, jak w słynnym doświadczeniu Pawłowa, nie? Reakcja psów Pawłowa. Jest schemat, jest uderzenie i psy reagują. Psy reagowały, nie wiem, czy pamiętasz to doświadczenie na gwizdki, które były różnych tonów. I na przykład tam któryś wysoki ton, to była reakcja na to, że pies dostanie zaraz jakimś biczem czy też prądem i one płakały i sikały bez powodu, nie? Tylko na gwizdek. Tak, a to był gwizdek i to my tak samo mamy. Mhm. No i słuchajcie, trzeba siebie obserwować po prostu, bo ja teraz, może to nie jest dobre porównanie do tych psów Pawłowa, słuchajcie, ale chciałbym zwrócić na to uwagę, że bo ja też tak reaguję. Ja też mam dziękuję ci, Zniki, że to mówisz, bo ja właśnie miałam na końcu języka, że też mnie się zdarza dziennie wychwytywanie tego i to się czuje, przepraszam, że ci przerwałam, ale to się czuje tak, jak ja muszę świadomie pójść przeciwko tej swojej naturalnej reakcji, szczególnie jak widzę ludzkie cierpienie, ale widzę, że ktoś jest po czwartym szczepiorku, no nażarł się tego, jak nie wiem, przepraszam, i dzieci mu chorują, prawda, dzieci są na antybiotyku w szpitalu po raz kolejny i ja nie mogę nic powiedzieć, dlatego że dostanę jeszcze po głowie, więc nie wolno mi, ze względu na swoje bezpieczeństwo też, ale serce się kraja i mój pierwszy odruch jest po prostu uświadomić, coś powiedzieć. Ja nie mówię, że na 100% coś jest po czymś, ale jeżeli ktoś jest chory, tak bardzo często chory, to no, wypadałoby zrobić badania, zobaczyć, jakie są braki. Mm-hmm. Ale ja teraz, wiesz, odskoczę od tego tematu i powiem o tym, na co trafiłem. Dobra. Otóż pierwszy moment, w którym rozdziawiła się moja gęba i zdumiały się moje oczy, to był mały, krótki link do filmu, przetłumaczonego już na polski, on jest na BitChat, w którym to naukowcy meksykańscy zaczęli badać z niedowierzaniem tak naprawdę. Oni się do tego przyznają. Oni mówią, jako naukowcy nie wierzymy w bzdury i wiesz, na kolejny plan odsuwają jakieś doniesienia pacjentów, że coś tam im przeszkadza, wzięli to, czego nie trzeba, a ich telefony dziwnie reagują, jakby chciały dzwonić do twojego ciała, nie? No, ja teraz nie w cudzysłowie, ale wiemy, o co chodzi. Widzieliśmy te filmiki na YouTubie. No tak, ale wiesz, ale to są filmiki ludzi, którzy mogą się mylić, nie są naukowcami, nie potrafią tego zrobić solidnie, nie potrafią przeprowadzić badania, więc one się nie liczą jakoby, nie? Ale wzięli się za to naukowcy, którzy mówią, a może jednak coś jest na rzeczy. No i powiem ci, że film jest chyba godzinny, no i prawie mnie w osłupienie, bo okazało się, że ja tak skrótem opowiem, bo ten film jest na Netify. Co się okazało? Że wzięli grupy kontrolne, dwie. Jednych tych, którzy to zrobili, czego nie powinni, a drudzy nie. Grupy były po połowie równe. No i co się okazało? Że wśród tych, którzy to zrobili, zaczęły się pojawiać sygnały Bluetooth. Zaznaczam, oni poszli do głębokiej dżungli, że nie było żadnych sygnałów, komputery były wyłączone, komórki były włączone, nie mogło nic nadawać. Mhm.
okazało się, że wszyscy z tych, co to zrobili, mają te sygnały Bluetooth. I można było je odczytać dokładnie, jakie numery, skąd, kiedy to było zrobione, bo ten kod wiele mówi. To jest kod chyba dziewięciocyfrowy, tam są litery i cyfry, no i można to zrobić. Nie? Ja widziałam te kody, przyznam się. Ale teraz, Joasiu, co się okazało, że wśród tych, którzy nie byli, nie zrobili tego, też się pojawili tacy, którzy emanowali ten kod Bluetooth, ale on był inny. On był krótszy, o mniejszej mocy i dla wszystkich tych osób był jednakowy, a dla tych, którzy to zrobili, czego nie powinni, każdy kod był indywidualny. No więc pytanie naukowców było do tych osób, którzy tego nie zrobili. Co zrobili? No. Co zrobili? No i była jedna wspólna rzecz. Oczywiście tam wśród tych, którzy się tych, którzy reagowali na ten kod Bluetooth, było tylko kilka. Cała reszta nie miała żadnych sygnałów i te kilka zrobiło testy PCR-a. I to były testy z tak zwanymi hydrożelami, czyli wymaz z hydrożelem. Czyli to które, bo tam jest mnóstwo tych testów, bo znaczy normalnie to wygląda wszystkie tak testy samo, z hydrożelem. Na patyczku, tak? Te patyczki do nosa, rozumiem. Ale z hydrożelem, zaznaczam. Bo były jakieś bez hydrożelu i te nie nosiły w sobie tego, nie miały tego nośnika, o, że tak powiem. Czyli nie wszystkie. No i teraz konstatacja naukowców. Aha, dodam jeszcze, że jakby żeby dopełnić tych badań, to pojechali na cmentarze w Meksyku i ku zaskoczeniu, naprawdę swojemu wielkiemu zaskoczeniu, odkryli, że ludzie, którzy już dawno nie żyją, nadal nadają. Nadają, proszę. Horror. Ja się po prostu muszę uśmiechnąć w tym momencie, bo to ja wiem, że to jest horror. Tak, ale ten uśmiech z dystansem do takich rzeczy jednak będzie nam pomagał w tym roku bardzo, bo tego dopiero zacznie wychodzić. Do czego ja zmierzam? Otóż tamtych wniosków było kilka, natomiast ja potem szukałem, wiesz, jak obejrzałem ten film, szukałem tych badań. Jak się poszuka po skrócie nazwy, który cały czas na filmie widnieje, to się dojdzie do tych badań. Więc jakby konstatacja była taka, że to może wpływać na odbiór rzeczywistości przez ludzi. Zmienia tą rzeczywistość i nadaje specjalne sygnały w momentach, kiedy ci ludzie oglądają coś, co wywołało ich emocje. No to jest jak MK Ultra w tym momencie, tylko używa się nie... No. Bezpośrednio, tylko jakby technologia, tutaj tak sobie myślę, po prostu sobie tutaj analizuję, nie? Ja tak tylko powiem ci, bo mamy fajny przykład, bo nad tobą jest widnieje taki napis Restream, który jest niebiesko-żółty, nie? Tak, teraz, na przykład. No i reakcja. Kochani widzowie, zaobserwujcie siebie, co wywołuje w was ten napis. Jeśli obojętność, to znaczy, że no jest obojętne, tak? Ale jeśli was wywołuje wysoką emocję, to teraz obserwujcie siebie, co się dzieje z wami dalej. Czy macie chęć zhejtować albo napisać jakiś komentarz mocny, ostry, nie? I teraz się zastanówcie, czy to jest wasze, czy nie. I tu w tym eksperymencie właśnie była taka konkluzja, że być może, że to wcale nie jest wasze, tylko to już jest przymuszenie, ten MK Ultra, przymuszenie was do takiej reakcji. No ale ja bym chciał optymistycznie. Wejdźmy jeszcze na chwilkę głębiej w tym, bo ja uważam, że powinniśmy to dobrze rozumieć i dobrze jest naprawdę zauważać własne reakcje. Nikt z nas nie jest, nie ma inaczej, wszyscy mamy tak samo. Jest podczas dnia, bo zawsze tak myślę, taka jest nasza natura ludzka, prawda? Że my reagujemy, jesteśmy programowani od dzieciństwa i my reagujemy. I na jedną rzecz ktoś będzie miał ogromnie silną reakcję. Tak jak ja, wiesz, opisywałam też w książce, że doszłam do tego, że szukałam silnej reakcji emocjonalnej u kogoś i okazało się, a w życiu bym na to nie wpadła, że to był pilot od telewizora. O, prawda? Taka głupota, dla mnie głupota, ale dla kogoś to było coś, czego nie oddam, prawda? Że to było to, nieważne moja koszula, nieważne mi mój kubek, bierz co chcesz, ale mojego pilota nie ruszaj.
I to jest bardzo ciekawe, że każdy z nas ma taki zapalnik i my musimy znać listę swoich zapalników, dlatego że ci, którzy... To jest dobre określenie, zapalnik. Tak, ci, którzy znają nasze zapalniki, a znają, bo wystarczy postudiować, o czym my piszemy na social media, na Facebooku. Mamy cały profil, prawda? No. Tak. Komórki nas szczytują coraz częściej. To już dla mnie to już jest w ogóle stała historia, że ktoś myśli o czymś, a telefon wyskakuje mu reklamy, tak? Mhm. Jeszcze tego nie wypowiedział, że jakby jest to fale mózgowe, czy nawet to, że telefon ci co mierzy temperaturę, albo że telefon miał aplikację, która rozpoznawała tych, którzy mieli srowida, tak? No, o czym my mówimy, jaka to jest technologia, o której my nie wiemy, że ten telefon to rozpoznawał i jeszcze ci mówił, kto do 5 metrów był obok ciebie na przykład zarażony i wtedy wysyłano cię na kwarantannę. No proszę ciebie. No. Czyli... Fabian Zamorski pisze, ja w ogóle nie zauważyłem tego napisu w rogu, dopiero jak Zigi powiedział, to zauważyłem. Ale wiesz, co ja sobie skojarzyłem? Aha. Że ja mam koszulę żółto-niebieską. Piękna. A jak no. Mnie się ta koszula podoba normalnie. Ja dlatego ją ubrałem dla ciebie. Dziękuję ci bardzo, bo to jest moja ulubiona. Ale cieszę się, że to ty ją nosisz. Ja też. I nie mam, nie mam nieciekawych skojarzeń z tą koszulą. Tak. Bardzo mi się podoba. Ale szczególnie, żebyśmy uważali na te bardzo silne emocje, które... Albo ktoś w nas wywołuje, bo czasami jest to jakaś osoba, czasami są to słowa i żebyśmy zrobili listę, każdy z nas, no u mnie ta lista to już 9 książek, no. Ja trochę popisałam o tej liście, bo no niestety, każdy prowadzi swoją własną terapię, swoją własną samoanalizę i myślę, że każdy jest specjalistą od siebie samego, najlepszym, nie ma lepszego. Ale fajnie jest o tym porozmawiać też potem z innymi, żeby to skonfrontować. I te reakcje, które są najsilniejsze, to te są najważniejsze, bo one są, te zapalniki, one są ogromną amunicją tych, którzy chcą kontrolować światem i ludźmi. Tak, tak, tak. Największą. Tak, o tym dzisiaj wysłuchałem też filmu z Davidem Icke'em, który po raz kolejny chyba został zbanowany na YouTubie. On, wiecie o tym, że oni mu zabronili wjazdu do 26 krajów już na świecie? No, nie ma wjazdu. Słuchajcie, jakiś David Icke, piłkarz, dziennikarz, nic więcej. To co ich tak boli, nie? Prawda? Tak, bo jeżeli on jest taki... No taki konspirator, taki, nie wiem, szalony człowiek, to szalonych ludzi zazwyczaj się żaden rząd nie obawia, tylko się wysyła do psychiatryka albo no po prostu coś nie po kolei można... Tak, albo się go tam w jakiś sposób dezawuuje w publikatorach, nie? Tak, a można zniszczyć wizerunek bardzo prosto. Zakaz, na lotnisku go nie wypuszczą z samolotu, jak gdzieś poleci, na przykład Holandia najbardziej, nie? No właśnie, czyli biorą go za osobę wysoko niebezpieczną. Tak, tak. Wysoko niebezpieczną, to jest ciekawe, ale zobacz na przykład jak ja oglądam też na kanale Lukasa, Alexander Lucas, Age of True, dużo filmików oglądam i on dużo zrobił z Hollywood właśnie takimi, co się udało im uciec w porę. Byli teraz nawet z dziewczyną, ja tego jeszcze nie obejrzałam. Zrobił wywiad, która była aktorką, jest piosenkarką i ona w wieku 60 lat opisuje, co ona przeszła, jak ona była no, deeply, głęboko właśnie abuse, ale zaczęło się od matki, że to zawsze wpadają ci, którzy właśnie już są w dzieciństwie zaprogramowani, czyli jakby już tam coś się dzieje i wtedy jest ta łatwość wejścia, że musi być ten klucz, ten zapalnik. On powstaje wtedy, kiedy tworzymy drzwi i tam, i tam właśnie jest ten klucz do nas, do naszych... Tak. Tak, tak. I oni to zbierają.
Ale wiesz, nie, żebyśmy nie wpadli w taki, taki ton ofiary, nie? Nie, nie, tutaj wiemy, co, zaraz powiemy, tak. Że tak. Oni, że oni i tak dalej. Tak, oni tak naprawdę mają moc dzięki nam, bo jeśli my do tego przykładamy wagę, inaczej mówiąc, emocjonalnie bardzo reagujemy i nie tylko, że dajemy im tą energię, ale jednocześnie obniżamy swoją energię, no to mają wtedy moc, naszą moc. Oni nam ją zabierają. No właśnie, zajmują, tak, i to jest właśnie przejęcie energii. Tam też uzależnienia wchodzą. Tak. Ale jak będzie wasza reakcja taka, że nawet nie zauważycie tego, bo tak jak ten nasz widz kochany, tam nie zauważył tego znaczka, czyli nie, jakby wiesz, on już ma, ta reakcja jest poza nim, nie? Tak. I tak powinniśmy reagować. Ale wiesz co, to nie będzie łatwe, to będzie trudne, dlatego że no ten nasz świat, on się dzieli, to widać. Mhm. I powiem ci, że kiedy jeszcze 2 lata temu, kiedy pisałem ten artykuł, byłem przekonany, że trzeba ratować wszystkich i trzeba pisać i mówić o tym, to dzisiaj we mnie to przekonanie tak jakby, wiesz, tak się rozpłynęło i myślę sobie, że chyba nie wszyscy, bo chyba nie z wszystkimi chciałbym być tam po drugiej stronie, w tym nowym świecie, nie? Mhm. Więc chyba dobrze, że niektórzy tutaj zostają. Ja teraz szczególnie myślę o tych, którzy zarządzają tym światem, aczkolwiek może niektórym dałbym jeszcze drugą szansę, nie? Mhm. Ja tak zawsze lubię. To jest bardzo, wymaga od nas bardzo dużej uważności, bo ja pożegnałam w ciągu ostatnich lat bardzo dużo osób ze swojego życia. Ale ja, żeby na przykład też nie zaczarować siebie samego, że odrzucić kogoś już na pewno, bo zawsze jest szansa, że ktoś się zmienia, zawsze jest szansa, że ktoś coś zrozumiał, albo że nie potrafi inaczej, a próbuje. Ja mam takie osoby w swoim życiu. I tutaj jest ta zasada uważności, do ile, do kiedy, gdzie jest mój limit, ile ja mogę sobie pozwolić, gdzie mam być ostrożna, i jaka jest nasza relacja na dany moment. To jest bardzo trudne, bo my wszyscy mamy już skojarzenia, czyli nasze ciało zawsze już będzie reagowało na osoby, które nas zraniły, które nas zaatakowały, czy słownie, czy w jakiś tam sposób, więc bardzo trudno jest być obiektywnym, bo ciało od razu będzie miało reakcję. Ale jeśli widzimy tę zmianę, to ja nadal bym tak, jeśli mogę zasugerować, chroniąc siebie, jeśli możemy podziałać świetliście, coś dobrego zrobić, zróbmy to, dlaczego nie? To wypłynie od nas i to też być może jest takim dobrym ziarnem zasianym i może z tego drzewo wyrośnie, jak nie raz, a może wyrośnie, może nie, a może się uda. Także siejmy te dobre ziarna, dlaczego nie? Ja chciałbym, ale kończąc, kończąc ja jeszcze... Ja chciałbym do czatu, wiesz, bo ucieknie za chwilę ten wpis, a to będzie trochę odbiegało, ale chyba ważna rzecz. Paula pisze, Zigi, co z tymi samolotami w USA? Ponoć wczoraj w gotowości były wojskowe. No to ja, no, ale muszę też jakby rozwiać jakiś niepokój, bo ja czytałem akurat dzisiaj rano Wiadomości Polskie o tym, że tam samoloty były w gotowości i tak dalej, ale słuchajcie, to jest... Wczujcie się w dziennikarza, który złapał news i podał go do Polski i wy go bierzecie jako super news, nie? Samoloty wojskowe w Stanach są w gotowości cały czas. Ja mieszkam obok miasta, czy w mieście, w San Antonio, który jest najbardziej wojskowym miastem, bo tutaj jest aż 7 wojskowych baz, w czym dwie bazy wojskowe samolotowe, gdzie uczą się polscy piloci na te wszystkie F ileś tam, nie? F-16. I nad naszymi głowami one są w gotowości prawie każdego dnia. Więc nie jest to nic specjalnego. Żeby się nie napędzać, tak. Mhm. Żeby nie siać tutaj jakiejś paniki, to jest pewien standard. No, głupio tak powiedzieć, ale tak to jest. No. Mhm. No. Dobrze, to tak żeby tak skrótem podsumować ten temat, że tutaj też nie chodzi o czarnowictwo, tylko o tych reakcjach jeszcze, żeby zrobić sobie tą listę, patrzeć na to, na co my reagujemy. Chodzi o to, żeby się umieć odnaleźć, żeby znaleźć tą lepszą reakcję, aż nam ta reakcja zaniknie, bo ona zaniknie.
i też, żeby też wziąć odpowiedzialność, bo to, że coś się dzieje złego, że ktoś coś próbuje, że nam zło życzy, tak? Czy klątwy, czy są jakieś tam, nie wiem, fobie, obsesje, opętania, to zwalając jakby na kogoś, my oddajemy odpowiedzialność za to, ale jednocześnie oddajemy swoją moc. Tego nie róbmy. Tak. Bo to jest ważne, ale wiesz co, ale to oni nam nadali, ale, tak? Ale wiesz co, jednocześnie jakby nie możemy też zamykać oczu na fakty, bo od czego to wszystko się zaczęło, ta randemia i te wszystkie inne rzeczy, nie? Przepraszam. Tak naprawdę to się nie zaczęło 2 lata temu. O! Bo słuchajcie... Wieki wieków. Musimy się tak mocno klepnąć, sorry, bo to mikrofon, kurde, klepnąłem się, w piersi i powiedzieć sobie, że nasza planeta jest zniszczona. Jest. I tak naprawdę, wiesz, jeśli będziemy robić dalej to, co robimy, to my jak te szczury, wiesz, zapętlimy się, będzie jeden za drugim. Wczoraj taki fajny filmik widziałem, jak szczury potrafią się wykończyć do upadłego, zdechły, bo złapały się za ogony i krążyły wokół takiego pojemnika. I one po paru godzinach zdechły. Co na nie wpłynęło? Ja myślę, że radiacja, ale to wiesz, tam robili jakieś eksperymenty z nimi, ale nie chcę na ten temat teraz, nie? Okej, okay, ale razie, w każdym razie my jesteśmy w tej chwili w takiej sytuacji, gdzie i już teraz nie będę pokazywał palcem, czy ja to jest wina, chociaż wiadomo, że tamtych, nie? Że wprowadzili nas do takiej sytuacji, w której mamy wiele rzeczy zniszczonych i teraz oni próbują naszymi rękoma albo naszymi ciałami naprawiać dla siebie tą sytuację, nie? Ale to nie zmienia faktu, że sytuacja jest zła. Więc my musimy to mieć na uwadze. Ale teraz co z tym dalej, tak? Skoro sytuacja jest zła, a oni nam szykują rozwiązanie na swój sposób dla nich dobre, a dla nas nie, to my musimy to zrobić odwrotnie. Poszukać rozwiązań, nie zamykać oczu na to, że tak jest. I poszukać rozwiązań i zacząć działać na swoją korzyść, naszą, ludzi, tak, a na ich niekorzyść. Wiesz, i nam nie odrzucajmy całej duchowości jednocześnie, bo ta duchowość w tym wszystkim nam pomaga, pomaga przetrwać, tak? Ale nie zamykajmy też oczu na fizyczność. Musimy być w harmonii, w równowadze. Proszę? I tu, prawda? Wtedy, kiedy jesteśmy w takiej równowadze, no to już wiemy, że no, musimy coś z tym wszystkim zrobić, podjąć działania, no i wtedy się zaczyna działanie. No i wiesz, znajduję takie działania, ale jest tego jeszcze tak mało. W Polsce na przykład powstaje taki film, to będzie serial chyba, jak on się nazywał? Czekaj, już moment wam powiem. Poszukaj. A wiesz, Korporacja Światła o nowej erze, nie? I tam wpadli na fantastyczny film, bo będą pokazywać te wszystkie zależności, ale z takim ukierunkowaniem na to, żeby działać, żeby nie zostawiać tego im, tamtej stronie, tylko działać tu, nie? Tak. Przejmować, że tak powiem, pałeczkę, tak mówiąc. Powiedziałeś właśnie, czy tu, czy tam, że te dwie strony są ważne i ja kiedyś tak bardzo narzekałam na to, że żyję pomiędzy wymiarami, że ani tu, nie do końca, ani tu i ciągle jestem i tu, i tu, i tu i skaczę jak ta nie wiadomo co, ale tak naprawdę, bo wielu śniących tak ma, musi się odnaleźć i tu, i tu. Tak. I nawet zobacz, że ta moja pierwsza śniąca ma tytuł Tu czy tam? No wiesz co, a wybacz mi, bo ja miałem u ciebie opowiedzieć kiedyś tam te sny, bo ci obiecałem, a nie powiedziałem ostatnim razem, ale ja już powiedziałem w poranniku, wiesz? Dobra, ale... chcesz przypomnieć? Mogę przypomnieć. To przypomnij, miałeś. Wiesz co... Ci widzowie, którzy nie bywają u mnie, to będą mieli okazję. Ja myślę, że nie ma takich. Są. To dla Joanny dzisiaj. Słuchajcie, to będę długo pamiętał ten sen, bo są takie, które wiesz, ja opowiem albo zapisuję sobie i one mi ulecą. Nie? Natomiast ten sen będzie chyba długo pamiętany, bo ja znalazłem się w kinie, wiesz?
Ale kino było niezwykłe, bo to była ogromna sala. Najpierw mi się wydawało, że ja wchodzę do planetarium, bo jakby wkoło były ekrany, wiesz, na takiej półokrągłej sali, czy okrągłej sali. I wiesz, i tych ekranów wydawało mi się, że jest 10. Tu leci jakiś film, tu inny film, tu jeszcze inny. I dziwne było to, że głosy z ekranów się nie miksowały. Tylko jeśli ja skierowałem uwagę na ten film, to słyszałem głos z tego filmu. A jeśli skierowałem na ten film, to słyszałem z tego filmu. Miałem pełną swobodę i wybór tego, jaką rzeczywistość chcę odbierać. Piękne. I ten ktoś, kto mnie do tego kina przyprowadził, mówi, no, ty decydujesz. Tak, niesamowite, tak. Piękna nauka. Wiesz co, kiedy ja się tam odsunąłem jakby, to zobaczyłem, że to nie jest tylko 10 ekranów, ale jest ich niezliczona ilość, bo to było jakby taka, ta ściana była jakby spiralą labiryntu. I jak dalej wchodziłaś, to były następne ekrany, następne, nieskończona ilość możliwości. No i widziałem ludzi, którzy na tej sali, którzy się bardzo ekscytowali, denerwowali, bili się tam po głowach, wiesz, bo ktoś tam miał rację, a ktoś nie miał racji. I widziałem też ludzi takich rozleniwionych, a widziałem ludzi obojętnych, ale widziałem też ludzi niesamowicie zrelaksowanych i spokojnych. Więc jakby ta sztuczna rzeczywistość wpływała na to, jak oni się zachowywali, jak żyli. Czyli zobacz, jakie to jest ważne, widzisz, co my oglądamy, co do nas, co pozwalamy, by do nas w ogóle docierało. I teraz mi się, wiesz, przypomniało, że zwróciłam na to uwagę po raz pierwszy, jak miałam 16 lat. Dlaczego? Bo mnie się wydawało, że warto czytać książki, wszystkie jak lecą. I ja wtedy kupiłam taką książkę Magia XX wieku. Tylko, że to była czarna magia i ja zaczęłam czytać, pamiętam, byłam w swojej rodzinie i czytamy, wszyscy siedzieli, jest jak zawsze, no były takie fajne wieczory, że paliło się świeczkę i coś się fajnego robiło, nawet grało w karty, a ja wyjęłam tą książkę i mówię, o, to jest ciekawa książka i zaczęłam to czytać na głos i nie zwróciłam zupełnie uwagi, bo żeśmy się śmieli, że no, kto w to wierzył, a tam był jakaś inwokacja, by wywołać demona. Aha. I ja to czytam i w pewnym momencie członek rodziny, tutaj żeby trzymać prywatność, mówi, zamknij tą książkę, zrobiło się ciemno. Rzeczywiście, myśmy wszyscy zamarli, zrobiło się ciemno przy świetle, zrobiło się naprawdę nieprzyjemnie. Ja zamknęłam tą książkę, bo się też przestraszyłam, byłam ciekawa, ale potem ja jej nie przeczytałam nigdy do końca. Ja ją chyba spaliłam, ponieważ miałam właśnie te incydenty. Tak, nawet nie jestem w stanie podać, bo miałam wtedy cały ten incydent, o którym chyba też opowiadałam już nieraz, z inną książką, która się naprawdę wydawała niewinna, no bo to jest tylko narzędzie, a że ja wykorzystałam do chciejstwa, bo tak nastolatki wykorzystują, no to wywołałam pewną istotę, w ogóle o tym nie wiedząc i naprawdę byłam posądzana też i o narkotyki, bo ja wtedy no, praktycznie żadnej nocy nie przespałam, a miałam zdawać maturę, a tutaj nie mogłam spać i byłam na... Pomogło mi czuwanie w Częstochowie, całonocne czuwanie w Częstochowie wtedy, ale bardzo dużo rzeczy musiałam robić. Ja tę maturę zdałam cudem boskim i jakimś tam ze źródła ogromnym, bo naprawdę miałam długie miesiące, kiedy nie spałam, kiedy coś bardzo, bardzo przyczłapało się. Także nie każda książka jest warta naszego czytania i nie każdy film jest warty obejrzenia. Tak. Niestety, nawet to mówią aktorzy, którzy uczestniczyli w produkcjach o egzorcyzmach. Że czasami się zdarza, że ci co nagrywają, nie tylko aktorzy, ale ci co nagrywają, kamerzyści giną w jakichś dziwnych okolicznościach, a aktorzy czują wręcz byty, które są na planie. I niektóre aktorki tak, wręcz bo to, wiesz, to, grają, tutaj nie ma, biorą udział tutaj w tym. To nie jest zabawa, to nie jest zabawa. Ale ja jeśli pozwolisz, jeszcze dokończę tamten film, sen. Bo ja go opowiedziałem i skończyłem na tym, co tobie powiedziałem w poranniku, bo wahałem się, czy powiedzieć ciąg dalszy, ale ja go dzisiaj powiem.
Powiedzieć, no oczywiście. Powiem. Ja wtedy tego nie powiedziałem, ale byłem poprowadzony, bo ja chciałem wiedzieć, jak to jest, technika mnie interesowała, jak to jest możliwe, tam u góry był projektor jakiś, nie? Jak to jest możliwe, że jest jednocześnie transmitowanych tyle filmów, nie? No i słuchaj, i byłem zaprowadzony do tego projektora i wiesz, co się okazało? Że projekcja była pobierana od ludzi, którzy siedzą na sali. Oni sami projektowali te filmy. Ale mam ciarki. Jakie to mądre. Zobacz, jaka to jest mądra lekcja, jak można sobie to obejrzeć w snach. No. Ale masz prowadzenie. Tego filmu nie zapomnę. Tego snu nie zapomnę. Tak, no. Właśnie my zasilamy, wracamy do tego, my zasilamy to naszymi reakcjami. Mhm. My produkujemy pewną energię poprzez stan emocjonalny i myślowy. Tak. Trzy w jednym. Żeby ten węgiel ruszył, musimy mieć myśl i dodać trochę emocji. Dlaczego właśnie te emocje negatywne są tak bardzo silne? Bo zobaczcie, jak nami rzuca po ścianach, jak ktoś jest, nie wiem, zły, smutny, w depresji, zazdrości. No. To jest najgorsza tragedia na Ziemi, prawda? Rzuca, równo, mnie też rzucało i to tak solidnie. Zresztą no, popisywałam te stany, one są bardzo silne. I jak trudno jest utrzymać stan wdzięczności. Cały dzień chodzić nakręcony wdzięcznością, dziękować za wszystko, tu już potrzebujemy świadomości. Bo na początku tym ludziom wydaje się, że oni udają. Ale jak to jedna z moich choreograf mówiła, nieważne, że nie czujesz tej z mojej choreografii, zatańcz to tyle razy, aż w końcu poczujesz. No. Tak zwane fake it till you make it, czyli udawaj do momentu, aż się tym staniesz. No to jest też praktyka. Każda droga prowadzi do Rzymu, coś w tym jest. Ale są prostsze sposoby, a nie udawania. Ale to już wymaga świadomości, że ty rzeczywiście wchodzisz w stan radości. Mm-hmm, mm-hmm. Tak, to można poprzez udawanie, szczególnie jeśli tworzysz sobie taką mapę marzeń i prawda, i wtedy czasami udajesz, że już to się spełniło, ale często to działa, nie? Natomiast lepiej to zrobić, kiedy robisz to poszerzając swoją świadomość. Tak, tak. No. Tutaj, wiesz, na czat patrzę, Wege Narodowy mówi, pierwszą rzeczą, którą będą chcieli wymusić, ekonomia, taki jak, tak, to jest najprostszy przykład. Ja też to widziałem, ten wpis, jeśli pozwolisz, to dwa słowa. Mhm. Słuchajcie, tak, i to nie, że będą chcieli, tylko to się dzieje. Musicie, to trzeba to zauważyć, że to się dzieje i wiesz, ja już od roku robiłem takie filmiki, jak się przygotować na najgorsze z Patrycją z Krakowa, gdzie tam pokazywaliśmy pewne aspekty tego, jak być gotowym, nie? I większość ludzi zareagowała fajnie, ale byli tacy, którzy mówią, Zigi, straszysz, to jest wszystko obniżanie energii niepotrzebne. Wiesz, jeśli w tobie to wywołało strach, sorry, przepraszam cię, ale mój cel był taki, żebyś był jednocześnie w tych pięknych, harmonicznych, ale jednocześnie przygotowany. No bo jak będziesz się czuł zaskoczony przez jakąś sytuację, to dopiero wtedy będzie ból, nie? Właśnie, dziękuję, że to mówisz. To jest właśnie o to chodzi, że być w skowronkach, w radości nie oznacza nie widzieć faktów, tego, co się dzieje, tego, co naokoło nas jest, tylko żeby mieć inną reakcję na to, co się dzieje, niż ta, która no, zabiera nam energię, spokój ducha. To o to bardziej chodzi. Chodzi o tą uważność, tak. Że my musimy o tym wiedzieć, bo musimy być gotowi, musimy mieć, nie wiem, zapasy przygotowane, tak jak całe te dwa lata, trzy już trąbi się o zapasach, prawda? Tak. Słuchaj, i najtrudniej moim zdaniem będą mieli ludzie, którzy ciągle oczekują, ciągle czekają. Oni się wiesz, oni niby są po naszej stronie, nie? Bo tak. Oni ciągle tam szukają, wysyłają ci filmiki, a tutaj to, a tutaj to, nie? Ale oni ciągle są w stand-by, oczekują, nie? No to powiem wam, że to nie będzie stand-by.
Wy będziecie stand-by, a świat idzie cały czas, idzie. I nie chciałem powiedzieć do przodu, ale on nie idzie do przodu. On kroczy takimi wielkimi krokami do tego, żeby nas przymusić do tego, że my będziemy prosili o, nie wiem, chciałem brzydkiego słowa użyć, ale o to, ażeby oni nam pozwolili przeżyć z tygodnia na tydzień czy z dnia na dzień. Nie? Więc tak, tak. Jeśli chcesz być tym mądry, to przygotuj się na to. Stwórz sobie swoją pracę. Ja teraz nie mówię o jakichś wielkich biznesach, ale stwórz sobie takie zajęcie, które da ci dochód nawet w najgorszej sytuacji. Wiem, że wszyscy tego nie będą mogli zrobić. Wiem. Ale zróbcie wy, ci, którzy mają tyle inwencji i tego zaangażowania i zrozumienia, że możecie to zrobić. Zróbcie to. Nie czekajcie. Tutaj zapasy, tutaj otoczenie, czyli grupa przyjaciół, którzy cię wspierają, ty wspierasz ich do tego zajęcie i jeszcze tworzysz sobie między sobą taką grupę wymiany, że kiedy przyjdzie trudna sytuacja, to wy wszyscy wymieniając się między sobą zapewniacie sobie byt. Tak. Tak, to jest bardzo ważne. Wiesz co, akurat o tym, co teraz mówisz, ja jeszcze zrobiłam jedno nagranie z Samuelem i mam nadzieję z nim kontynuować i naprawdę gorąco zachęcam do tego, że te napisy są, tylko trzeba na komputerze włączyć i dowiedzieliśmy się ostatnio od Eli, że one nie włączają się. Przepraszam, włączyły się alarm pożarowy u mnie. O, czy coś się pali? Czy to... Pewnie żona zapomniała coś tam na piecu. Aha, no tak. No właśnie, znamy. Czuję pieczarki, powiem wam tak. Aha, proszę, coś będzie dobrego dzisiaj. Sorry, ale już jest po alarmie. Już po. O czym ja tutaj zgubiłam myśl, ale zaraz mi się kiedy przypomnę. Przepraszam. Ale wrócimy do tego, bo to i tak tutaj nam te tematy będą wybijać się o tym przygotowaniu. Mówiłam tak, o Samuelu, będziemy też o tym mówić, bo ja chciałam pociągnąć ten wątek misji, co jest, czego nie ma w tej książce. I jak już ktoś sobie zdążył odsłuchać, czego nie ma, to właśnie o tych komorach, które nadal są zamknięte, tam jest prawdziwa wiedza starożytna i ona się dopiero otworzy, kiedy ludzkość wejdzie na pewien poziom. I tego nie ma w książce. O tym Tarasa mówiła autorowi, natomiast o tym mówił Samuel i jeszcze o czymś. Natomiast powiemy sobie też o tych środkach zabezpieczenia, że oni też w tej Ameryce, bo zależnie od tego, w którym kraju jesteśmy, troszeczkę inne zabezpieczenia będą nas obowiązywać. Ktoś, kto ma dom i ogródek, sobie zasieje, będzie samowystarczalne, ale ktoś, kto mieszka w bloku, w pudełku, no nie posieje, czyli ta wymiana będzie inna. Każdy z nas ma talenty. I niedługo puszczę i ten filmik oczywiście i będziemy o tym mówić i fajnie by było, żebyśmy sobie to zbierali i potem też zrobimy live'a i całą listę podamy z różnych właśnie i od was, bo też piszecie też na czacie, co robicie, prawda? I taka bardzo ważna rzecz, żeby nigdy nie mieć jednego tak zwanego pracodawcy bądź też źródła zarobku. Ale widzicie, to jest taka metoda, która się też może nie sprawdzić każdemu, bo ktoś przepracuje całe życie do emerytury i też ma zapewniony byt, prawda? No, o ile będzie emerytura. O ile będzie emerytura, oczywiście. Bo ja to mocno wątpię. Ja powiem ci, że to będzie chyba jeden z pierwszych elementów, który zniknie z naszego życia, bo rządy powiedzą, nie mamy. Bo wiesz, tak uzależniasz ludzi, tak? Dajesz im coś, co się wydaje dla nich wygodne, a potem im to zabierasz. Co robią ludzie? No proszą, ażeby im to przywrócić, nie? No ten dochód podstawowy mają wprowadzić u nas teraz. Wege Narodowy pisze, kto posiada dom, ogródek za darmo, uprawia boczniaków i tak dalej. No tak, są różne sposoby. No może ja mam hydroponikę na przykład i nie przejadam tego, nie? Więc to jest wiele sposobów, aczkolwiek wiesz, też próbuję się tutaj wzmocnić tym, co robią moi sąsiedzi, czy tam bliscy, czy znajomi, bo jeśli nie będę miał wody, no to hydroponika przestanie istnieć. To musimy myśleć o wszystkim, nie? Tak.
Ale jednocześnie ja jestem optymistą i ja wiem, że my sobie damy radę. Niestety uważam, że nie wszyscy, bo ludzie się bardzo lubią kłócić z tobą, nie? I mówią, nie, co, ja jestem pewny, no nie, rząd nas nie opuści, 500+, jeszcze nam da więcej. No właśnie, to jest taka, ta pierwsza podstawowa ściema, 500+, tak? Dokładnie, teraz chyba jest mowa w Polsce o tym, że tydzień pracy ma być 4-dniowy. A nie słyszałam, to ostatnie informacje? No, wyłapałem, bo byłem na audycji u pana Wieczorka, Ekspres w Blentleju. On tam mówił ciekawe rzeczy o edukacji, o szkolnictwie, ale wspomniał również o tym, że dla niego to jest crazy, ale szykuje się coś takiego, a ludzie się tak zachwycają, bo myślą, że jeden dzień pracy mniej i pieniądze te same i one się wezmą znikąd. No właśnie, a propos tego, będziemy jeszcze apel robić, bo robimy i z Zigim właśnie, żebyśmy byli coraz bardziej też wychodzili do świata tutaj, bo przednim razem o tym mówiliśmy z Zigim, z tobą, ale też a propos tego, że my potrzebujemy naprawdę mądrych liderów. Ja się na polityce nie znam, prawda? Ale my potrzebujemy takich, którzy się na tym znają i chcą naprawdę coś zrobić. Nie tak, no może nie polityków, aktywistów i bardziej. Znowu książka Misja. Bo słuchajcie, tak, ja chciałbym o tej książce dwa słowa, dobra, Jasiu? Pewnie. Bo dla mnie jest to niesamowicie ważna książka, już od paru lat. I teraz tak, jedni to mogą odczytać tą książkę jako treść zupełnie fantastyczną, naukową i to jest okej. Inni mogą to odczytać jako jakąś, jak się to nazywa, przepowiednie, tak, profesję chciałem powiedzieć. Tak. Jako profetyzm, nie, czy przepowiednie, a jeszcze inni za głupotę, okej. Ale jeśli na tą książkę spojrzysz w taki sposób, że są tam treści, które możesz, niezależnie od tego, czy to jest fantastyka, czy prawda, które możesz zastosować dziś w twoim świecie albo próbować je zastosować, dążąc do tego celu, to ona sprawiła to, że no, po prostu zyskała, jak uciekają mi słowa, jak to powiedzieć, że co? Spełniła swoją rolę. O. Tak, tak, tak. Nie, i teraz wiesz, na przykład system, w którym żyjesz bez pieniędzy, a my sobie tego dzisiaj nie potrafimy wyobrazić. Więc jak chcesz przynajmniej zapłodnić swój umysł tym, z takim systemem, to przeczytaj tą książkę. Tak, żeby też mieć ideę. Żeby zrozumieć, że naprawdę można żyć bez pieniędzy. Pieniądz jest czymś nienaturalnym. Tak, kreatywności w tym, znaczy no jest to jakby umowna forma wymiany, bo tak naprawdę chodzi o wymianę, chodzi o tą harmonię wymiany. Tutaj ktoś napisał właśnie, że ładna przyszłość bez emerytury, Basia chyba napisała, że Zigi mówisz o tej, ale to znowu, żeby dobrze zrozumieć, to nie po to o tym mówisz, że tego nie będzie, żeby tutaj czarną przyszłość pokazywać, tylko o tym, że wszyscy o tym mówią, ekonomiści o tym mówią, prawda? Tutaj nie trzeba być jasnowidzem, tylko trzeba się zabezpieczyć. Fajnie, ja się cieszę dla wszystkich tych, którzy w tej chwili są na emeryturze i mają te emerytury, ja się cieszę, że je mają. I chciałabym, żeby utrzymane zostały te emerytury, ponieważ oni pracują na te... Emerytura to jest energia w postaci pieniądza. I jeśli system się zniknie, system, to pierwsze, co zniknie, to znikną pieniądze, w tym i emerytury. My nie możemy na to zamykać oczu. To jest tylko przyrzeczenie, ale ona, jeśli zniknie system finansowy, zresetuje się, nie będzie emerytur. Musimy sobie z tego zdać sprawę. I to nie jest straszenie, tylko przewidywanie. My się, wiesz, nasz ratunek polega na tym, że my się musimy jednoczyć jak plemiona kiedyś, w takich społecznościach, które na wszelki wypadek będą sobie pomagały. Jakaś babcia, która ma tylko emeryturę i mieszka w bloku, ale ma wnuków i ma tam gdzieś swoich krewnych, muszą się jednoczyć. Tak, dokładnie. Ale widzisz, to też, żeby ci, którzy teraz są na emeryturze, żeby się nie bali, bo te emerytury teraz są, chodzi o tą przyszłość, że w tej chwili Polacy, wszyscy ludzie na całym świecie, ale młodzi ludzie muszą się przygotować, że tych emerytur nie będzie. No. Że teraz jeszcze ci, co są na emeryturze, czy za chwilę będą na emeryturze, ja mam naprawdę gorącą nadzieję na to, że będzie jak najlepiej, że będziecie mieli wypłacane solidne te emerytury,
ale nie wiem, czy to będzie za 20 lat, tak, to totalne zniknięcie, bo ten proces jest, on jest, ja mam wrażenie, że on jest przyspieszany z jakiegoś powodu, ale jest to też w ramach takiego eksperymentu, na zasadzie, a zobaczmy, co ludzie łykną. Słuchajcie, tutaj pisze Ujek, Jasia, Zigi, zobaczcie raporty Kim An-Gogeu, jest dobrze, tych wszystkich na górze już nie ma. Wiecie co, uważajcie na to. Uważajcie. Uważajcie na to. Bo to jest, tak, to jest usypianie. Tak, no nic nie musimy robić, nie? Właśnie, tak, czekajcie, a my tam załatwimy jakiś QAnon i tak dalej. Ja nie mówię, że nie istnieją organizacje, które są nastawione na pomoc ludzkości. Ja tego nie mówię. Ja mówię tylko, żeby uważać, szczególnie jeśli ktoś nie pokazuje swojej twarzy, kim jest. Oczywiście rozumiem, że ktoś chce się chronić. Jasne, rozumiem. Ale jeśli nie wiecie, kto, nawet prywatnie, kto za czym stoi, byłabym bardzo uważna. Bardzo uważna, bardzo podejrzliwa byłabym. Tak. To znaczy, no wiesz, trudno to oceniać, ale ja nie przyczę temu, że tak może nie być, nie? Natomiast w ogóle nie liczyłbym na to, bo ja wiem, że odbiera mi się wtedy moc. Moc działania, moc kreacji jest mi zabrana, nie? To samo z wszystkimi innymi, tam Nesera, Gesara i tak dalej, tymi wszystkimi projektami chyba K1 czy M1, jak się to tam jeszcze w Polsce jest taki nowy jakiś projekt. Słuchajcie, nie przykładajcie do tego swojej energii, bo to jest odbieranie wam waszej mocy. No zawsze niestety. Ktoś coś ma dla was zrobić, co potem i tak się nie realizuje, bo Nesera Gesera, o tym już mówimy 35 lat. Wiesz co, Zygi, to mi przypomina trochę, poszła baba do wróżki, takie kawały zawsze były, ale chodzi o to, że są osoby, które idą do specjalisty jakiegoś paranormalnego, żeby im odczynił problemy w rodzinie z 30 lat, 40 wstecz, prawda? I ona tylko zapłaci ileś tam tysięcy, ale ta wróżka ma to zdjąć. No i jeśli wróżka jest cwana, to wyzgarnie kasę, powie, że spaliła świeczkę albo co, albo powie, że wstryknęła palcami, a tamta idzie do siebie i nie ma tak naprawdę zmian, ale no sugestia może zadziała, może nie, bo to placebo też działa oczywiście. I to jest właśnie oddawanie odpowiedzialności, bo nie ma takiej tabletki i kogoś, kto załatwi za nas coś, że nawet jak my bierzemy lekarstwo na coś, czy ziółka, to troszeczkę o tych ziółkach musimy wiedzieć, czy skonfrontować się z kimś i jakoś będziemy mieć na to reakcję, coś musimy wykonać, czy tak samo ktokolwiek to obiecuje właśnie, że tutaj ja, coach albo terapeuta ci wszystko załatwię, prawda, jakiś tam uzdrowiciel, jasnowic i tak dalej, to nawet zobaczmy, że uzdrowiciele, czy nawet Olga Milajewa, jak ona przyjmuje ludzi, to ona im mówi, czy ona może im pomóc, czy nie, bo nie każdy jest na poziomie, gdzie ona może współpracować z duszą w danym momencie. I ona to powie. Ona nie weźmie kogoś takiego, kto, czy właśnie jak się wysyła, czy ktoś komuś mówi, że a to będzie dla ciebie dobre, ja zapłaciłam, to jest prezent, idź na sesję. Ale ten człowiek ma opór i on to nie jest jego wola, a my nie działamy przeciwko woli. To dokładnie. Musi być zgodne. I tu jest tak samo, że my tak naprawdę no niestety oddaliśmy dużo ze swojej wolności w imię bezpieczeństwa, iluzji bezpieczeństwa. Tak. I tworzy nam się najpierw zagrożenie, potem nam się mówi, że już jest system, który nam to zagrożenie likwiduje i my w tej iluzji tkwimy. Nie? Ale tu powiało o pesymizmem. Co napisał? Regina Roza pisze, jak ktoś nie ma ogródka, to nawet jak się wydzierżawi, to wiecie, co będzie się działo? Będą splądrowane, gdy się tam nie mieszka. A, mówicie o anarchii. Tak, jasne. No. Ktoś właśnie mówił, że chce rozwalić system i ja się wtedy zawsze pytam, a co po rozwaleniu systemu? Jak wygląda rozwalenie systemu? Bo
pierwsze, co mi się kojarzy, to anarchia, czyli my mieliśmy taką namiastkę tego, jak w Stanach ludzie zaczęli plądrować sklepy, jak było niebezpiecznie. Mhm. I my nie chcemy anarchii. Ja nie wiem, jeśli komuś się jeszcze wydaje, że chce anarchii, to od razu mówię, że nie chcesz. Nie chcesz tego. Mhm. Bo wtedy wygrywa kto? Ten, który ma silniejszą maczugę. Po no prostu. Tak. Czyli prawo zostało stworzone tak pierwotnie do tego, żeby nas chronić. Oczywiście zaraz za prawem wyraczkowali ci, którzy chcieli prawa używać do swoich celów, czyli to jakby wspólnie powstało, ale ci, którzy mieli na celu dobro ludzkości, no to prawo ma nas chronić. Oczywiście wiemy, jak jest, tak? Mhm. Czytam jeszcze czat, ludzie o działkach, ale my nie tylko o działkach, mówimy też o całym tym takim przygotowaniu duchowym, równowaga, nie? Musimy być jednocześnie przygotowani fizycznie w realu na to, że te zmiany będą się postępowały, nie zamykać na to oczu, ale jednocześnie tkwić w tych takich dobrych energiach, być życzliwym dla innych. Ja zapraszam do każdego siódmego dnia miesiąca do naszego porannika życzliwości, bo przypominamy tym, że warto być życzliwym na co dzień. A ostatnio też mówiliśmy o tym, żeby być życzliwym dla siebie. Żeby zwrócić uwagę na siebie, że ty jesteś tym najważniejszym elementem w rzeczywistości, tym najważniejszą istotą. Bez ciebie nie ma tego świata. Dokładnie, że każdy z nas jest właśnie tą żarówką, przepraszam, że powiem tak brzydko, żarówką, ale światłem. Tą iskrą, która rozświetla drogę najpierw sobie, a potem ci, którzy są obok, najbliżsi, to powinni być najbliżsi naszemu sercu. Tutaj też patrzę na czat i Jola pisze, że uprawiałam działkę dla wielu osób, chciałam dać za darmo warzywa, ale nikt nie chciał brać. No właśnie, i to jest problem, że my musimy, potrzebujemy być w relacji z ludźmi, bo jeżeli nie mamy, jeśli nadal masz tą działkę i warzywa, to my to też tutaj opowiemy o tym, powiemy, damy do ciebie namiar. Także Jola, do relacje. Trzeba z tą działką, trzeba się ogłosić, to nazywało kiedyś marketing, promocja. Ale ja bardzo nie lubię do tej pory tych słów, dlatego że ja się zraziłam. To nie dlatego, że to są złe słowa, ale zobaczcie, to jest to, na co ja reaguję, prawda? I ja jestem świadoma tych reakcji, więc zaczęłam sobie je zamieniać, że przekazuję, dzielę się czy swoimi rzeczami, które robię, czy z wami, czy my się komunikujemy, że jest to komunikacja, że jesteśmy w relacji. I Jola, żebyś mogła właśnie zrobić użytek z twoich talentów, z tego, co robisz, to też dobrze, żeby się skomunikować z nami. Teraz na czacie napisz do nas i damy posta o tej twojej warzywkach i oczywiście, żebyś coś na to miała. Chodzi o wymianę. Wymiana musi być. To też ale nie chodzi o to, żeby to robić za darmo. Tu chodzi nie o wiem, jak to, nie wiem, jak to Jola lubiła, wiesz, jak to robiła, ale ja obserwuję to tutaj u nas i u nas się to nazywa farmer market, ale to nie jest żaden market, to jest po prostu społeczność, która coś produkuje, przynosi to i są ludzie, którzy to kupują, najczęściej też tam się wymieniają po prostu. Ktoś za ogórki, pomidory i wiesz, tak to wygląda. I teraz, jeśli w tej społeczności nie ma relacji, słuchaj, tam nie ma ruchu, tam się nie sprzedaje, bo po prostu nie ma relacji. Więc najpierw są potrzebne relacje i teraz byłem w takim miejscu, gdzie te relacje są. No słuchaj, tam było kolorowo pięknie, każdy środa, sobota i niedziela odbywa się ten farmer market, jest wymiana, zabawa, przychodzą dzieci, są jakieś tam piaskownice, karuzele, dzieci mogą sadzić nasiona, kwiatki, wiesz, mogą się bawić tym wszystkim, bo stworzone zostały relacje. Czyli wiesz, taka moja podpowiedź, Jola, że może warto by było zadbać o taką mało, nie wiem, zaczyna się pewnie od jednego człowieka, nie? Przyjdź tam i zobacz, co ja robię, a potem dwóch, trzech, czterech, pięciu, no i zaczyna się, no wiesz, jak ty włożysz w to swoją pracę, w ten twój ogródek, ten twój przyjaciel, to też chciałby mieć ten ogórek, nie? Dla siebie.
Wytworzyłaś relacje i możesz się tym podzielić. Więc to chyba jest sposób, tak mi się wydaje. Tak. Znaczy ja tutaj też rozumiem Jolę po części, że ja też nie mam smykałki właśnie do organizowania za bardzo. Ja jestem dobra tam w pewnych innych rzeczach, ale właśnie na tyle, na ile jestem, bo teraz to zdecydowanie lepiej idzie, takie rzeczy, ale rozumiem, że zbieranie właśnie czy grupy, czy nawet mnie ciężko właśnie nawet tego posta wstawić, prawda, czasami. Ale ja się z tobą tu będę, wiesz, przekomarzał. Ale jestem lepsza, tak, jestem troszeczkę lepsza. To jest dość proste, słuchaj, jak ja nie wiem, ile tam ma arów Jola, ale jak masz, tak, to powiedz, słuchaj, kurczę, mam tego za dużo, jedna grządka może być twoja, napiszemy ty twoje imię, nie, Joanna, i to jest twoja, chcesz uprawiać, proszę bardzo, nie? No, zobaczmy. To nie musi być wielka organizacja, słuchaj. Ale zobacz, jak ty myślisz, Zigi, ty masz od razu wizję, jak to zorganizować dla Joli. Jola na przykład ma talent pewnie uprawiania, czy jakieś tam inne talenty, o których nam jeszcze nie napisała. No i marzenie. My potrzebujemy właśnie tych relacji, ale Jola zrobiła fajną rzecz, bo do nas przyszła na czat. Tak. A dzięki temu budujemy relacje, pomóc, prawda? Chcielibyśmy pomóc. I wiesz co, coś ciekawego, to mi przypomina coś ciekawego, bo wczoraj mi się to przytrafiło. Wczoraj byłam w klubie i tutaj są takie community taneczne, bo każdy się czymś interesuje. I ja należę do tych tanecznych oczywiście community, nie to, że ja się umawiam z ludźmi, ja ich nie znam, nie znam ich historii, nie wszystkich ludzi, niektórych znam osobiście dłużej, ale przez ponad 10 lat, kiedy tu jestem, znam ich z twarzy i jest coś niesamowitego w relacji, w kontakcie, w twarzy, że pozdrawiamy się wszyscy. Że jak ktoś, na przykład mnie nie ma 2 tygodnie, to ktoś, kto wita, czy ja kupuję bilet, nie? Kupuję bilet za wejście, 10 euro na przykład, taki standardzik, tutaj tyle kosztuje zazwyczaj, jak się chce wejść, to ktoś pamięta mnie i mówi, dawno cię nie było. On się przedstawia, my nawet powtarzamy sobie imiona, bo tych ludzi jest dużo, i nie pamiętamy zawsze swoich imion, nikt na kogo nie jest zły, bo te twarze daje coś niesamowitego. I też czuć tych ludzi, z którymi ja tańczę właściwie no latami z niektórymi, czy na przykład nie tańczyłam kilka lat z kimś i wczoraj właśnie trafił się człowiek, przepiękny tancerz, niesamowity tancerz, który zdobywał pierwsze miejsce na jakichś międzynarodowych zawody tanecznych z hip-hopu, no niesamowity tancerz, bardzo rozchwytywany. Ja z nim nie tańczyłam lata. I ja wczoraj czułam, że on jest wypalony zawodowo. W ogóle z nim nie rozmawiałam przez te lata, ale miałam z nim krótką pogawędkę, bo ze swoją czy partnerką, czy dziewczyną i chciał mnie przedstawić. I kiedy mnie przedstawił, ja usłyszałam, ona się po prostu go zapytała, a kim ona jest? Takie standardowe pytanie. A on mówi, a wiesz, to jest legenda Mannheim. I ja tak się popatrzyłam, że mówię, aż głupio. I ja mówię, o co chodzi? Ona mówi, o naprawdę? To co ty tańczysz? No i ja tam się troszeczkę oczywiście z tego wycofałam, ale coś takiego usłyszeć od kogoś, to znaczy, że on mnie zna. Gdzieś tam uzapisałam się w jego świadomości, bo myśmy mieli naprawdę super, super taniec. I no naprawdę, i też gość na poziomie bardzo, że to powoduje, że te nowe twarze, które teraz dochodzą, bardzo dużo młodych tancerzy dochodzi, którzy bardzo chcą, gdzieś ta społeczność, ona jest nie tylko budowana, wiesz, w tamtym momencie, tylko ona procentuje. To, co dzisiaj Jola, po co ja to mówię w ogóle, bo mówię o sobie, ale po co to mówię? To, co Jola dzisiaj stworzysz z ludźmi, to potem będzie się nakręcało przez kolejne pokolenie. Bo ja to wczoraj poczułam. To może to nie jest jakiś dowód, że ja to poczułam wczoraj. Ale, tak. A wiesz, a to ja ci powiem, dlaczego przyszedł mi ten pomysł do głowy z tą grządką, nie? Bo tak robił mój tata. Ja mieszkałem na Śląsku w tak zwanym familoku, 4 rodziny i mieliśmy duże ogrody.
I przyjaźniła się z nami taka stara panna, jak to mówili, no, kobieta w wieku moich rodziców, ale była sama, samotna i kupowała coś tam u nas, jakieś tam pomidorki, ogórki, aż w końcu tata mówi: Zosia, wiesz co, jak chcesz, możesz mieć swoją grządkę. A ona mówi: dwie. Dobra, dwie. No słuchaj, ale myśmy pozazdrościli dzieci, ja miałem wtedy, nie wiem, 8-9 lat, mówi: tata, my też chcemy. No i tata tam zlikwidował coś i dał nam też działki. Wiecie, jaka była zabawa? Słuchaj, to trwało chyba 12 lat. Aż nie musieliśmy się przeprowadzić do bloku, bo zlikwidowali te familoki, nie? Więc to tak powinno wyglądać. Po prostu relacje, społeczność. Tworzenie tak, społeczności. Nie? Widzisz, Jola napisała: Joasiu, z dostawą do domu nie chcieli brać. Dobra, to nie byli ci ludzie. To nie byli ci ludzie. Jola, ktoś, jeszcze wiesz co, napisała Rita, że Zigi, ale nie znasz ludzi, oni są wszyscy leniwi. Ale my leniwych tam nie zapraszamy, my zapraszamy tych, którzy są. Nie ci ludzie. Słuchajcie, ja mam naprawdę dużo znajomych, którzy nigdy nie tańczyli i tyłka przed przeproszeniem z domu nie ruszą, bo wolą pić i jeść. I okej, okay, to też jest dobre, ja tego nie neguję. Oni wolą siedzieć w restauracji, oni świętują, celebrują przez siedzenie w restauracjach. Ja ze względu na różne szmat, feszterkę i wszystko, co w restauracjach jest, no nie bywam za często w restauracjach. Musi być naprawdę dobra restauracja, żebym ją poszła. Ale to jest ich sposób. Ja ich nigdy nie wyciągnę na taniec, bo oni będą się tam nudzili. I także trzeba odpowiednie grono ludzi. Natomiast Jola, ja cię rozumiem, bo ja... Zobaczcie, jak tam idzie. Udało się raz w lato zebrać tutaj grupę. I ja cały czas sobie obiecuję, że od przyszłego miesiąca zaczynamy się spotykać i będę prowadzić zajęcia, będziemy się wymieniać. Mhm. I nie doszło do tego. No z mojej winy nie doszło, dlatego że jednak ja potrzebuję kogoś, kto to zorganizuje. I tak jak Jola, ty jesteś dobra w, nie wiem, w prowadzeniu tej działki, ale ktoś musi dotrzeć do tych ludzi i myślę, że tutaj nasze posty pomogą z Igi. My po prostu damy do ciebie namiary, a słuchajcie, jeśli ktoś tutaj jest przy Mannheim, Heidelbergu i ma grupę i uprawia ogródki, to ja kupię warzywka. Ja bardzo chętnie i też oczywiście was zapromuję, podamy te informacje dalej, żebyście mogli się wymieniać, naprawdę. I tak samo, tak jak mówiłam, najbardziej chyba u ciebie na platformie z Igi, bo no ja tej platformy nie mam i też się o to nie zatroszczę. Tutaj na Neftydy do ciebie. Netyfy, przepraszam. Netyfy. Dlaczego ja mówię Neftydy? Ale chyba od Neftydy, od bogini życia i śmierci, Neftys. Może. Neftys. No. To będzie kolejna bohaterka w książce, ale dopiero się... Ale widzę, że jest fajny ruch na czacie, bo ludzie się wymieniają adresami i możliwości... O, słuchajcie, wymieniajcie się. Mhm. Tak. To jest fajne. Ja tutaj patrzę chwileczkę, bo mignęło mi, tyle przeleciało, że nie zauważyłam. Ma pani Joanna wymaczoną wizję anarchii. Dziękuję, Pawle Kozak. A to, o czym mówicie od dawna, rabowanie majątków bez opieki, to szabrownictwo, a to są różne pojęcia. Dobrze, Paweł, przygotuj się z anarchii, przygotuj się i pogadamy. Ja tak, wiesz, trochę bym mu przyznał racji, bo to, co my robimy dzisiaj na kanałach, to jest wprowadzenie anarchii w stosunku do tego, co chce ten światowy, globalny rząd, nie? Natomiast to szabrownictwo, no to jest zupełnie inna kwestia, inne określenie, nie? Ale może nie mam racji. Ja mówię tylko o tym, że jeżeli wszystko nagle siądzie i dojdzie do takiego momentu, że będzie siła tego, kto jest mocniejszy, kto więcej wyrwie, bo to naprawdę wystarczy troszeczkę z historii wziąć, jak to wygląda. To nie jest najlepszy pomysł. Mnie chodzi tylko o to, że zamiana tego, czy zburzenie systemu musi być zrobione mądrze. A do tego potrzebujemy silnych, mądrych liderów. I słuchajcie, zgłaszajcie się, bo ja was przekieruję do kogoś. No i nie możemy budować na starych fundamentach. Nie, tych fundamentów się nie da naprawić. I tak, wiesz, jak tak sobie przeglądałem wszystkie aspekty naszego życia cywilizacyjnego, to praktycznie nie ma takiego, który nie jest popsuty.
fundamenty edukacji na przykład są tragiczne, no bo to zostało zbudowane 200 lat temu na pruskich zasadach i one, słuchajcie, to jest kuriozum, one dalej są wprowadzane w życie, te zasady. To musimy zmienić, tu musi być zmieniony fundament. Nie da się tej edukacji poprawić, tego systemu edukacji, nie? No trzeba wprowadzić zupełnie nowe. Tak, ale na takich zasadach, że obok robimy nowe, nie? Wiesz, przecież powstają szkoły, ja nie mówię teraz o szkołach waldorskich, ale są tak zwane szkoły leśne, nie wiem, czy słyszałaś o takich szkołach? Słyszałam, znaczy no tutaj... Większość się uczą na zewnątrz, nie? I czy zimą, czy latem, te dzieci są zupełnie inne, one mają lepsze relacje z rówieśnikami, ich inteligencja jest już na pierwszy rzut oka, kiedy się spotykasz z nimi, jest zupełnie inna. Tak. Więc to jest chyba ten kierunek, nie? Tak. Wiesz co, ja tutaj na chwilkę wrócę do tej anarchii, bo słuchajcie, no taka podstawowa definicja anarchii, może ja się nie znam, ja nie mam pojęcia, rzeczywiście nie studiowałam tematu dogłębnie, kojarzy mi się, ale jest to forma struktury społeczno-politycznej, której nie ma żadnej ukonstytuowanej władzy, nie obowiązują żadne normy prawne. Taka struktura, której państwo zostaje zastąpione przez nieprzymusową, niescentralizowaną organizację społeczeństwa, to jest okej, bo to o to chodzi. Natomiast w rozumieniu potocznym, i to chyba o to mi chodzi, żeby tego nie było, to jest rozkład lub niedowład struktur lub instytucji państwa, niezależnie od ich przyczyn. No to tak poniekąd może trochę to już mamy, tak? Niedowład struktur, prawda? Chaos organizacyjny w instytucji, organizacji lub społeczności. Chodzi mi o to, żeby nie było tego chaosu. A władza nie musi być scentralizowana, oczywiście. Także tutaj trochę się zgodzę ze sobą, trochę z tobą, Zigi, trochę z Pawłem. Ale temat wymaga omówienia, bo każdemu się też inaczej kojarzy. To spójrzmy jeszcze tutaj na ten czas. A Babula pisze, szkoły waldorskie, kogo na to stać? To w tej chwili, słuchaj, to nie jest ten temat, nie o to chodzi. Ja wiem, że to są drogie szkoły, ale jeśli mamy zmieniać system, to na jakiś wzór. To nie chodzi o to, żeby od razu w tym wzorze była ta sama cena zachowana, nie? Czujesz, o co chodzi, żeby zmienić ten system, który... Bo co zrobiono z nami? Za darmo jest, jak się to mówi, za darmo umarło, nie? Jeśli szkoła jest za darmo, to są ochłapy. To nie jest edukacja. To jest coś przymusowego, co musisz zrobić według tego systemu, który oni ci narzucili. No i masz za darmo. I tyle. Chcesz tak? Jest okej. Ale zobacz, co robią z twoimi dziećmi. Twoje dzieci ciągle są pod nieustannym naporem, pod przymusem, pod pręgierzem, a ty sam nie chciałbyś im tego zrobić. Ale posyłając ich do tej szkoły, to robisz. Więc my ten system musimy zmienić. I obojętnie, czy się to będzie nazywało tak, czy siak, to nie ma znaczenia. Tak, system, ale to są dobre metody. Ta metoda Summerhill, ta szkoła Summerhill, tak. Waldorf. I tutaj jest taka szkoła, ona jest publiczna nawet, niedaleko mnie. I ona jest Waldorf, tak mi się wydaje, że to jest jedna z tych, a mówiłeś właśnie za darmo. I przypomniało mi się, że wiesz, kiedyś taka terapeutka, która była pod telefonem, ja też tam pracowałam w innej organizacji w Holandii, też byłam na telefon zaufania, ale czasami wymieniałyśmy się, z jakimi problemami ludzie dzwonią. Zadzwoniła pewna Polka i powiedziała, że jest w ciąży i pierwsze pytanie powiedziała, co ja mogę dostać za darmo. No i ta moja znajoma nie wytrzymała i mówi, co ty za darmo chcesz dostać? Za darmo to ty możesz w mordę dostać. No to było mocne. Mocne, przepraszam za mocne słowa, ale to jest to, że niektórzy ludzie mają takie prawo roszczeniowe stosunek do życia. Sam nic nie zrobi, ale on chce właśnie za darmo. A to za darmo teraz się na nas mści poniekąd, bo to jest takie energetyczne dawanie ludziom, przepraszam, w twarz, prawda? Wiesz, zabijają im majątki teraz. To jest. Ja bym tu zwrócił uwagę na jedną rzecz. My mówimy o obecnym stanie, w którym mamy pieniądze, które regulują całe nasze życie społeczne. Nie? Natomiast dążymy do systemu, w którym nie powinno być pieniędzy i wtedy, ale to nie będzie też za darmo, tu będzie wymiana energii w tym systemie, tylko bez pieniędzy. To trzeba rozróżnić te dwie rzeczy. Dzisiaj mamy pieniądze i to, co za darmo, nie ma wymiany energii. To, co mówisz,
taki system został opisany w Margaret Sandemo, kiedy ona mówiła, zapomniałam, która saga, pewnie Łukasz mi przypomni, która to była saga, czy to była saga w ogóle, to było Po ludziach lodu, to było o życiu w podziemiach, życiu w środku ziemi. I tam był system, który nie miał pieniędzy i każdy miał inne talenty. Czyli była taka praca dla z pasji. Każdy czynił to, co, do czego się najbardziej nadawał. Fajnie Grażynka Góra podsumowała. Najważniejsze, żeby nasze głowy wprowadzały wszystko, co nowe i lepsze. Puszczając stare, robimy miejsce na to nowe. Warto być swoim najlepszym obserwatorem. Racja, stuprocentowa racja. Tak to musimy zrobić. Równolegle jakby obok odpuszczać to, co stare i budować nowe. Ja myślę, że to odpuszczanie, to właśnie odpuszczanie tych bardzo silnych, negatywnych reakcji, to jest no, lekcja taka dla nas wszystkich. Żeby właśnie nie zająszyć się tutaj dobrze. Przepraszam bardzo, już się nagadałam. Widzę. Patrzymy na czas. Ja jestem ciekaw, co z tym Facebookiem, jak to będzie, wiesz, bo takie mam no, jakby mieszane uczucia, nie? Dlatego, że ludzie jakby, teraz tutaj też czytam na czacie, że trzeba zrobić fanpage i tak dalej, i tak dalej. Kurczę, no właśnie to jest ta droga, której oni oczekują, nie? Że my tam będziemy obecni, fanpage i tak dalej. I kiedy nawet się tworzy systemy alternatywne, nie? To ludzie wolą tam, bo tam jest większa oglądalność, więcej mają znajomych i tak dalej. I nie powstanie nic nowego, jeśli wy do tego nie przyłożycie swojej energii. Dlaczego nie idziecie na alternatywne? Nie? Pytanie, dlaczego? Dlaczego tam nie budujecie, tylko dalej przykładacie energię do Facebooka, Twittera i tych wszystkich ich systemów? Zobacz, jakie to jest silne, Ziggy. To jest bardzo silne. Ja staram się to zrozumieć z dwóch względów. Przez siebie, przez to, że ja też mam konto jeszcze na Facebooku, bo tam jesteście. Ja jestem tam, gdzie jesteśmy wszyscy. Ale z drugiej strony, co mogę powiedzieć, żeby przenieść się na konto Netify do ciebie. No na przykład, wiesz, ja specjalnie nie mówiłem nazwy, bo jest takich systemów więcej, nie? Ale żeby wybrać jakiś jeden, wzmocnić go właśnie swoją obecnością i opuść, olać po prostu, przepraszam za powiedzenie, olać szerokim łukiem, nie? Tak, tylko że to jest znajomi, żeby tam przeszli. To jest jeden punkt, dlaczego nie? Krok po kroku trzeba. A druga rzecz, no ja pamiętam, ile było problemów z sygnałem. Do tej pory ja nie mogę usunąć WhatsAppa, dlatego że nie wszyscy są na sygnalu. Telegramu nie lubię, no ale zainstalowałam ostatnio, ale nie lubię Telegrama, bo przychodzą mi powiadomienia, których ja nie chcę i dla mnie to jest, ten sygnał jest dla mnie najlepszy, ale znowu sygnał też ma problemy. A druga rzecz, którą ja bym się obawiała, jakbym tak obiektywnie myślała, to byłoby to, że te platformy, które są nowe, jeszcze nie istnieją, nie są tak obsadzone w rzeczywistości, one znikają. Czyli ktoś tam zacznie działać, ale ponieważ nikt z nas nie ma nad tym kontroli, to one znikną. Ktoś na przykład, była taki portal, było Nasza Klasa, on, nie wiem, czy on jeszcze istnieje, czy nie. Nie, i tam nie ma, ludzie, nie ma. Już go nie ma, prawda? No i ktoś tam też poczynił sobie przyjaźnie, mieli dużo ludzi, zdjęcia i nagle to wszystko wzięło, poszło się. Czyli ten Facebook wydaje się ludziom po prostu chyba najbardziej stabilny. Jeszcze. No tak, ale wiesz, no to jest to, z czym walczysz, nie? Tak, my walczymy z tym systemem i dalej go wzmacniamy. To jest schizofrenia pewnego rodzaju, nie? Ale ja tego nie, być może nie potrafię zrozumieć, tej części ludzkiej psychiki, która jednak mimo wszystko zostaje przy tym, czego tak naprawdę nienawidzi, nie? No to ja ci to wytłumaczę psychologicznie. Bo lepsze zło, które znamy, niż to, czego nie znamy. Większość z nas nie ma odwagi, a my potrzebujemy odwagi. Ludzie nie mają odwagi wyjść. Mało tego, ludzie nie mają odwagi nawet stanąć w obronie kogoś na ulicy.
odwracają się, nie reagują na ludzką krzywdę, na ludzkie zło. Brakuje nam liderów. Ja kiedyś tobie też opowiadałam, jak jechałam w pociągu z Berlina do Warszawy, było minus 20 i ten pociąg jeden nie przyjechał i na drugi było dwie osoby na jedno miejsce. Pociąg był bez światła, kilka wagonów, wyziębiony był, bo go jakoś, nie wiem, na szybko doprowadzili, żeby dojechał. I ja usiadłam taka też zziębnięta, tak jak wszyscy tam tańczyliśmy na tym peronie z zimna, bo było minus 16 stopni, o ile pamiętam. I ja usiadłam i pierwsze, co ludzie zaczęli robić, to zaczęli się kłócić. Mm-hmm. I podeszła do mnie kobieta, która zamiast powiedzieć nawet, ona zaczęła, to moje miejsce. I jak ja to usłyszałam, to akurat ja byłam na tyle spokojna albo zziębnięta w tym momencie, że byłam w stanie wstać, odwrócić się do wszystkich i ja nie wiedziałam, gdzie ja idę, ale ja tych ludzi, połowę tych ludzi wyprowadziłam i powiedziałam spokojnie, że są tam za mną, poproszę, są miejsca, taka sytuacja jest i taka, proszę za mną i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie poszli za mną. A ja nie uważam się za jakąś, nie wiem, super tutaj liderkę. Liderkę. Tak, natomiast czuję, że jest taka potrzeba, że potrzeba więcej liderów. Ale jeśli nie ma takiej osoby, to oczywiście jak najbardziej to jest moja praca w tym momencie, bo inaczej no, byłby bigos totalny w tym wagonie jeszcze za chwilę. No ale to jest, wiesz, to pierwsze myślenie. To moje miejsce, oddaj. Zauważyłem taki wpis, Kwiatuszek 1959, brakuje mi uścisku Zygiego, czyżbyśmy się widzieli na którymś festiwalu, albo w Chicago, albo w New Jersey, nie wiem. Ale może będzie okazja jeszcze w tym roku. Kto się chowa za Kwiatuszkiem, powiedz. A, Maureen, Królestwo Światła, dziękuję za tę sagę, tak. Margaret Sandemo, tak, Królestwo Światła, to było to, no i było właśnie o tym Facebooku, nie wiem, ile mamy czasu jeszcze. I też ktoś pisze o YouTubie, że to też trzeba opisać, z tym jest problem, nie? Bo problem jest ogromny. O ile Facebooka można naśladować, inaczej mówiąc, można zrobić osobny system mediów społecznościowych, takich jak Facebook i to jest To jest łatwe, ale możliwe, rosyjski. Nie? Nie jest, proszę? Jak się nazywa ten rosyjski? Jakiś rosyjski podobno jest. Ale co? Taki Facebook rosyjski, nie wiem jak się nazywa. No zięba tam na nim jest, nie pamiętam, coś na V, na W, na V. Zapomniałam, ale jest taki. Ale to o tyle, wiesz, technologia przy YouTubie jest tak bardzo zaawansowana, bo trzeba mieć ogromne serwery, żeby pomieścić te wszystkie filmy, które my zamieszczamy, że my tego w stanie nie jesteśmy sami zrobić. To jest my fakt. Nawet nie trzymamy tych filmów na własnych komputerach, bo nie ma takiej chyba pojemności, która by to utrzymała. VK, Barbara Sikorska, VK, tak, VK. O, tak, to jest. Także jest oczywiście, no jest Rambo, Beat Shoot, ale powiem wam, że jak ja patrzę na te kanały, fajnie, tam nie macie cenzury, okej. Okay. Ale bardzo mało ludzi to ogląda. Jak patrzę na przykład na Rambo Andy'ego Chińskiego, albo nawet bardzo fajny materiał ostatnio zrobiła Yvonne Shamsan. Nie wiem, czy wiecie, ale ja od razu weszłam i zobaczyłam, że rzeczywiście w Niemczech jest firma, przepraszam, taka dygresja, która proponuje diamenty z popiołów ludzkich. I ona o tym zrobiła też materiał, tego jest mnóstwo na całym świecie, ja też o tym nie wiedziałam. Które diamenty co oznaczają w Hollywood, który kolor co, bardzo fajny materiał, polecam. I Yvonne jest na Rambo też i Andy, ale ja widzę, że mają naprawdę, w porównaniu z tym, jaką mają oglądalność na YouTubie, oni mają naprawdę małą oglądalność na Rambo. A znowu, tej cenzury nadal nie ma, ale ja nie wiem, kto stoi za tym Rambo, za tym Beat Shootem. I potem może się okazać, że będzie tak samo, że potem będzie cenzura. No nie ma zaufania do końca. Może tak być, ale wiesz co, być może, że przyjdzie też taki czas, że od tej technologii trzeba będzie odejść, od całej, i to może być moment taki w naszej rzeczywistości, i przyjdzie inna technologia, która jest, ona jest za drzwiami, ona czeka, ale na razie się tej technologii nie wpuszcza, nie?
Tak, ale wiesz co, tutaj jeszcze wpis Jolanta, jestem na Netify, ale znajomi tego nie zrobili, a osób pod nikami nie znam, nie mam z kim tam pisać. Moje pytanie jest, czy ta platforma jest na pisanie, tak? Tak, można pisać, oczywiście. Można napisać do siebie. Wiesz, można... tam jest tak, masz swój profil, możesz utworzyć swoją grupę i do tej grupy zaprosić znajomych. Oczywiście, no tak, musisz tak samo jak na Facebooku, jeśli ktoś zalogował się tylko jako tam VK, no to nie będziesz wiedział z kim, nie? Kim masz niestety, to jest ból, znaczy Netify to dopuszcza, mógłbym to zablokować, że ludzie muszą pisać nazwiska, ale wiele ludzi nie chce się ujawniać, no i to jest ten problem, nie? Tak. Natomiast ludzie mogą pisać artykuły, mogą się wymieniać tymi artykułami, mogą pisać artykuły profesjonalne, ale wtedy już muszą mieć pozwolenie administratora, bo one muszą być tam, wiesz, stylistycznie i tak dalej dopracowane, ale dużo ludzi dzisiaj pisze, jest chyba koło setki osób, która tam ma takie uprawnienia. Ale oprócz tego wszyscy uczestnicy Netify mogą między sobą pisać. Dodawać zdjęcia, dodawać filmy i tak dalej, i tak dalej. Nawet zdjęcia i filmy można tam dodawać, tak? Czyli no to ma trochę pojemności. Nie, korzystamy z takiej technologii, że my własnej pojemności nie zużywamy, ale nie będę zdradzał. Dobrze, bardzo dobrze, nie zdradzaj. Okej, czyli rzeczywiście no to jest kwestia, żeby ci znajomi tam dotarli, ale nawet jeśli się tam udzielacie, to ja bym... Jeszcze pozwól mi tylko, bo ja Kwiatuszkowi odpowiem. Dobrze. Że ja wiem, o kim mowa, ja wiem, żeśmy się widzieli i byłaś też, Kwiatuszku, na seminarium, raczej na festiwalu. Wiem. Będziemy musieli kończyć, bo ja mam za 4 minuty już czas na następne spotkanie. Mnie naprawdę było bardzo miło z tobą, jak zawsze zresztą. Jak zawsze mi z tobą, cudownie i z wami, z kim. Tak. Natomiast jeszcze tylko dwa słowa co do Netify mi pozwól, bo ja dla bezpieczeństwa dalej jest wyłączony system automatycznego potwierdzania nowego uczestnika, dlatego że rok temu się zaczęła, no po prostu Rosjanie mi weszli na to i przejmowali te niki. I w tej chwili te wszystkie nowe konta są zatwierdzane ręcznie. 2 razy, 3 razy w ciągu dnia, więc jeśli się zalogujesz, a nie będzie jeszcze dostępne konto, to poczekaj 2-3 godziny, na pewno dzisiaj będzie. Tak to wygląda. Super. Dobra, omówimy sobie jeszcze więcej rzeczy, bo też chodzi o ten sklep, który miał być i go na razie nie ma, bo deaktywowaliśmy u mnie na stronie znowu. I porozmawiamy sobie o tym. Ja nie wiem, jak możesz też użyć mojej strony, ja udostępnię ją w jakiś tam sposób na pewno, no ale małymi kroczkami wejdziemy sobie na te platformy, które mam nadzieję, że już będą bezpieczniejsze, bez cenzury i będziemy dalej działać. I co? No chyba skończymy, żebyś mógł zdążyć na swoje spotkanie. Tak jest. I do następnego. I do następnego razu i pozdrawiam was cieplutko i bądźcie dobrej myśli. Ja też wszystkich na czacie, wszystkich oglądających widzów bardzo ciepło przytulam. Tulimy słonecznie i serdecznie. Do następnego razu. Pa, pa wszystkim. Trzymaj się, Jasiu. Cześć wam.